Nie było. No i siemanko, moi mili. Myślę, że ostatni raz w takim kadrze, czyli w Puncini. Jak to w życiu bywa, coś się kończy, coś zaczyna. Taką prozę wymyśliłem na teraz. No co, idę do myjni odpucować od trochę, no posprzątam, to zobaczę, co tu się dzieje. No i Puncini idzie w ostrzał, tak wam powiem, taka historia. Trochę przeżyłem z tym autkiem, tak wam powiem. Sentyment na pewno jest, ale tak jak mówię, coś się kończy, coś zaczyna. Czas na nowe autko, bo te już powoli zaczęło się sypać. A wspomnienia na pewno zostaną, szczególnie z jedną personą, czyli z tatą. Pamiętam, jak kupowaliśmy autko, no to była jazda próbna. I sobie tam z tyłu, a tu gdzie pokazuję teraz, o tu siedział tata, tutaj obok pan sprzedawca i tak to było. Parę też kursów tym autem było zaliczone, kursów nazwijmy to szpitalnych na leczenie, więc tak to wygląda, więc jeszcze komuś myślę posłuży, ale z grubsza tyle. Nagrywam to głównie po to, żeby mieć sam jakieś tam potem wspomnienia, jakąś tam pamiątkę, tak wam powiem sobie. Wyczyszczonego Puncini. Zrobię parę przebitek, muzyczkę damy, wiecie, żeby trochę nastrojowo było. Także tyle słowem wstępu. Żegnamy się i widzimy się niebawem w innych okolicznościach. Pozdrowionka, cześć. O, siemano. Co tam u was, kalafiory? U mnie rzecz wygląda następująco, że lekki, może po głosie słyszycie, katarek inne takie. Ale to ze względów zdrowotnych, to pal licho, jeszcze nic się nie dzieje. Przepraszam za to, o co tutaj się dzieje. Ale ostatnimi dniami mało czasu na fryzjera, na inne takie. Tu też już za dużo tego. A macie tutaj 22 września, godzina 11:10. Zobaczcie tutaj, powiększę wam. Gra dwóch filantropów polskiego badmintona. Butkus Wilczak przeciwko, zobaczcie, to nie jest przypadkowa zbieżność. Viktor Axelsson, zobaczcie, Viktor Axelsson ze Szwecji, to jest ten o tutaj po lewej, a układ jest prosty, to nie jest przypadkowa zbieżność, to jest ten sam człowiek, o którym myślicie. Przed chwilą był Duńczykiem, teraz już jest Szwedem. Szwedzi po prostu zaproponowali Wiktorowi, że zostanie za 3 miesiące, jeżeli zmieni obywatelstwo, zostanie królem Szwecji. No i Wiktor się skusił, także Duńczycy Viktora Axelssona już teraz nienawidzą, a Szwedzi uwielbiają. Za 3 miesiące będzie właśnie królem Szwecji nowym. Tylko właśnie musiał jeszcze lekko zmodyfikować nazwisko. I tak wygląda. Dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek. Gramy jutro, ale dzień przed, zobaczcie jaka magia. To jest rozpiska na dzisiaj. Mamy Polish. Mamy 22, czyli dzisiaj. I zobaczcie jaka magia się dzieje, jak kliknę 23, czyli na jutro. Jest. Houdini, no zniknęło, nie? Wiele turniejów zagranicznych grałem i pierwszy raz się spotykam z czymś takim, że dzień przed nie ma rozpiski godzinowej meczów w turnieju głównym. Ale być może jestem za młodym jeszcze zawodnikiem i nie widziałem wszystkiego. A to jest kolejna rzecz, której nie widziałem, także doświadczenie, że tak powiem, zdobyte. Chyba po głosie trochę słychać, że mam jakąś chrypkę czy lekki kaszel. Także przepraszam, ale przewiało mnie przy zamianie auta. Do auta też dojdziemy. Puncini już poszło. Salut Puncini, tutaj początek vloga właśnie będzie poświęcony
Tej bestii, no coś pięknego, sentyment na pewno pozostanie. Tak jak chyba u każdego faceta, jeżeli chodzi o pierwsze w 100% własne auto, nie? Więc tak to wygląda, a przejdziemy do nowej bestii, złotej strzały, tak wam powiem, ale to za jakiś czas. Więc grubsza tyle, to jest cały czas, pamiętajcie, akcja spontan, także do zobaczyska nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo z kim. No i siemanko, witam w ten piękny, słoneczny dzień, głos jeszcze nieco zaspany, słoneczny jeszcze nie mi oceniać, ale piękny dzień to jest reguła, zawsze. 6:37, opróżnię fusy i już do was wracam. Lekka też chrypka, ma trochę gardziołko, poszło w niepamięć, tak wam powiem, cokolwiek to znaczy. Pijcie mleko. Laktoza jest dobra. Nie no, mleko jest dobra. I pamiętajcie, mleko z kawą, a nie kawa czarna. Od kawy czarnej robią się zakola. Tak wam powiem. O, zobaczcie, jaka bujna czupryna, ale nie bójcie się, fryzjer już umówiony na przyszły tydzień. Wczoraj rozpiska się pokazała, Sobol zadzwonił koło 20, że słuchaj, jest rozpiska i gramy o 10. Co się lekko zdziwiłem, bo o 10, czyli początek turnieju, zazwyczaj miksty zaczynał. A tu zobaczcie, już nastawione cappuccino, mała moc kawy i bardzo dużo mleka i objętości. I kubek tu jest, co ciekawe. W telegraficznym skrócie wam powiem, że do Lublina jadę mocno turystycznie, gdyż zdrowie nie dogorywa. Priorytetem będzie turniej, który będzie za 2 tygodnie, ale nie będę zdradzał, myślę, że z Sobolem to wyjaśnimy. Kontuzja pleców powoduje to, że lepiej odpuścić ten turniej i z grubsza tyle. Dobra, jest rano, ciężko mi się wysłowić, także myślę, że dalsza nagrywka nie ma sensu, żegnam się. Wnętrza auta i tą ciekawostką, którą chciałem się wam podzielić, to jest naprawdę bardzo, bardzo ekonomiczne auto. Już jedno tankowanie do pełna miałem i zobaczcie, porównując Puncini, naszego przyjaciela, naszą legendę, jak Puncini tankowałem od rezerwy, jak się paliła lampka i tankowałem do pełna, no to takie 300, 350 nawet można było przy wysokich cenach paliwa, 350-300 zł za jedną fakturkę na paliwo, a teraz właśnie wczoraj do pełna rezerwa się paliła i zatankowałem 200 zł, także moi mili, no fakty mówią same za siebie, to są suche liczby, tak, więc bardzo, bardzo ekonomiczne auto, o wiele mniej na paliwo wydaje, jak słyszycie, jak widzicie. I ja wiem, że pewnie część z was powie, ale Adam, nie powiedziałeś jednej istotnej rzeczy, czyli pojemność baku. Ale według mnie to się tak nie liczy, to chyba nie o to chodzi. Wydaje mniej i tak to jest. Reszty nie powiem, tylko odpalmy razem silnik i ja już jadę, bo się spóźnię na mecz. A tego byśmy nie chcieli, czyli kary płacić, także odpalę silnik i macie wszelkie, myślę, specyfikacje, aby domyślić się, jakie to auto i jaki to model. 3, 2, 1. Oj, takie o. 7 na sikorze, także czas start podróży, lecimy i nie przedłużamy. Widzimy się prawdopodobnie, mam nadzieję przynajmniej, z Sobolem. Bu! No i hala wygląda tak, a tak wygląda Sobol. Witamy was w pięknym miejscu, jesteśmy w Lublinie, na hali Umedu. Piękna sala, pięknie przygotowane, zaraz gramy debla. Jaka taktyka na debla, powiedz od razu? Taktyka na debla, smash poprzekątny oczywiście. Z ramy. Z ramy, koniecznie z ramy w linie. Oj tak. I no, serwis po taśmie musi być, bo to musi być perfekcja, tak? Ale jesteśmy pozytywnie nastawieni, co prawda nasi... Wszyscy łapy w górę. Nasi Azjaci są mocni. Ale to przeszło. Ale to przeszło. Oni 5 lat temu wygrali na naszą mocną polską parę, ale to jest przeszłość. To, że on był w półfinale na Belgii,
Coś tam przeszło, to było tydzień temu. Tak jest, liczy się teraz, tu i teraz. Dokładnie. Jak się grało single, czy powiedz? I mixta, mixciarzu ty. Single dobrze się grało. Tego pierwszego seta to tak szybko i niechętnie, ale drugi secik, był bardzo, bardzo przyjemny. Mixik też był fajny. Mało braku. Oni potem weszli do głównego. Szkoda, że my, że nam się nie udało wygrać, bo byli w zasięgu, ale zdarza się w tym sporcie. No dobra. I z grubsza tyle, nastroje są ok. I tyle. Nara. Się widzimy na deblu. Jo, ale mam czuprynę, ty. Ladies and gentlemen, on my right, Adam Scholz and Michał Sobolewski, Poland. And on my left, Shang Kai Lin and Ming Che Lu, Chinese Taipei. Ming Chen Lu to serve to Adam Scholz, love all, play. Service over. Hold. Out. I have a back injury, so I have to retire the match. I have to give up. He retires. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Adam Scholz retired. Match won by Lin Shang Kai and Ming Che Lu 6-3. Chuj bąki strzelił, nie? Twój pierwszy gitarę w życiu. Pierwszy kąty był przyjemny, smaczny taki. Który? Ten co z dobrym punktu. Mój? No ty, ale ty kurwa trzy auto zagrałeś, gościu. Jak my tak mecze będziemy zaczynać naprawdę, to będzie przypał. Pierwszy gitarę w życiu, jak się czujesz? Ja się spociłem. Nie, ja, mój to był drugi. Twój drugi, ale mój pierwszy i to z mojej winy jakby. Szkoda, bo... Nie, jest to przyjemny, no, tym bardziej, Szkoda, bo tak naprawdę no już ich mieliśmy rozpracowanych. To tak, ale ten drugi w ogóle z kosztem to nie był jakiś, nie wiem, wybitny. Serwisy po taśmie, tak? No tak, klasycznie, że serwis po taśmie krótki. Ostatni mi długi zagrał, ale to chyba już strzalili, że się po prostu nie ruszam i mi długi zagrał. No i wtedy oddałem. No i co zrobisz, no? Życie. Zdrowie trzeba zadbać i lecimy. Bułgaria za 2 tygodnie i to jest nasz priorytet teraz. Bułgaria, żeby tam zrobić ładny wynik w Sofii. Tak wam powiem i tak ci powiem. Także dziwny to będzie vlog, krótki prawdopodobnie, chwilę pochodzę i arrivederci Roma, wracam do domu. Także żegnamy się tak naprawdę i do zobaczenia. Bułgaria, kolejny przystanek. Lotnisko Chopina. Prawdopodobnie tak. Albo siedziba przyjedziesz... Scholz Academy. Otóż to, chyba że przyjedziesz wcześniej, to siedziba Scholz Academy, hotel, motel, inne takie. Żegnamy się z Lublina Polish International. Lublin 2022, w takich okolicznościach się żegnamy. Cześć. A, no i klasycznie, łapka w górę, nie zapomnij subskrypcji na dole i tyle, co? Co? Tak, sekcja Litpol Malow, sponsor. Podziękowania oczywiście, że tak, dla Litpol Malow, dla Sobola. Tu mamy jeszcze Malow i dla SKB Suwałki. Dziękujemy serdecznie za wsparcie przy tym turnieju. Piona i lecimy dalej z tematem. A co to jest? Co tu się dzieje? Z zebrania wolnego. Jeszcze zostało. Aha, a czyli można? Nie. Okej, i takim akcentem żegnamy się z Lublina, ze słonecznego Lublina. Cześć.